Szczęść Boże, coś Wam powiem. Ludzie wszystko wiedzą o innych. Kto, gdzie, z kim i kiedy. Ciekawość nie zna granic, bo plotkarstwo to taka trochę nasza pasja. W końcu lepiej wytykać cudze błędy i mówić o życiu innych, niż zająć się swoim. A jeszcze by się okazało, że mamy liczne wady i trzeba by się z nimi jakoś zmierzyć. Mieszkańcy Nazaretu też wychodzą z założenia, że wiedzą, kim jest Jezus i niemożliwym jest, że to On ma być Mesjaszem. Jego ojciec był cieślą, matka mieszka tu dalej, jego rodzina i kuzynostwo także. Przecież nie nadaje się na bycie kimś wielkim. I dlaczego to właściwie on miałby pełnić taką rolę, a nie ja albo ktoś znakomitszy? Tu już wchodzi zazdrość w postrzeganie innych. Kimże on jest, zdaje się wybrzmiewać pytanie w głowach wielu. Często dziwimy się, że ktoś jest inny niż nam się wydawało, niż go ocenialiśmy. Niestety nasza ocena bywa wielokrotnie niesprawiedliwa, bo patrzymy tylko powierzchownie. Niestety jest tak, że jak się do kogoś uprzedzimy, bo nam nie podoba się jego sposób życia, to nie ma szans, żebyśmy zmienili zdanie. Nawet nie chcemy słuchać, że ten człowiek jest inny. A skoro my wiemy lepiej, to nawet jego nie warto słuchać. No tak się umacnia człowiek w swoim niedowiarstwie, które blokuje wszystko względem Pana Boga. Blokuje łaskę, blokuje cuda, blokuje nawrócenie. Gdy nastawiamy się do kogoś negatywnie, ograniczamy swoje możliwości do działania, pracy i zaangażowania. Mogę pracować ze wszystkimi, ale nie z nim. Jeżeli nie dajemy szansy na poznawanie się, nie dajemy też szansy sobie i komuś na pomoc. Życie z Bogiem związane jest z niewiadomą dotyczącą dnia następnego. Nie mogę być niczego pewny. Tak samo nie mogę być pewien tego, kim jest człowiek, którego spotykam, dopóki go nie poznam. Grzech i niedowiarstwo, jakie w nas siedzą, nie są zaskoczeniem dla Jezusa. A mimo tego, On ciągle próbuje do nas dotrzeć poprzez swoje cuda. Chce zburzyć nasz porządek i wprowadzić do naszego życia nowe tchnienie. Święty Tomasz z Akwinu mówi, coś jest cudem, kiedy dzieje się poza porządkiem wszelkiego stworzenia. Aby mogło dokonać coś, co wykracza poza porządek stworzenia, najpierw musi w człowieku dojść do przekroczenia tego, co znane, dotychczasowego, normalnego sposobu myślenia. Jednym z takich przekroczeń jest chociażby porzucenie ludzkich zabezpieczeń i zdanie się wbrew rozumowi na Boga. Tylko czy my chcemy oddać kontrolę naszego życia i wszystkiego wokół? Kiedy dziś tak trudno w człowieku wzbudzić wiarę w Boga, to trudno też przekonać go, że Chrystus jest Synem Bożym, który mówi w imieniu Ojca. Człowiekowi niewiele potrzeba, żeby obrał sobie za Boga cokolwiek widzi. W tym tygodniu był fragment z Księgi Wyjścia, gdy ludzie zrobili złotego cielca, bo Mojżesz długo nie wracał z góry Synaj ze spotkania z Jahwe. Wybrali posąg zamiast Boga żywego i prawdziwego. Tak nie może być w naszym życiu. Nie dokona się w nas żaden cud, jeśli nie przekroczymy granicy tego, co znamy i nie pójdziemy w nieznanym kierunku, który wskazuje Bóg. Ważne, żebym zobaczył, czego trzymam się kurczowo i nie chcę wypuścić, by powierzyć swoje życie Jezusowi. Jest w nas zdolność mówienia Bogu tak, tylko potrzeba nam wiary w Niego i naszego zaufania. Z Panem Bogiem.